dajemy prezydencję. Też dobra gra z Zawiercia, no to jest jednak doświadczony zespół i z końcówką seta oni coraz większą wywierają presję i robią to naprawdę skutecznie. I to odróżnia na pewno naszą drużynę od Zawiercia, że oni te końcówki bardzo mocno to szanują i dopinają na swoją stronę. My walczyliśmy, ale to, co przed meczem powtarzałem, że tego bym bardzo oczekiwał od zespołu, właśnie wszyscy oczekiwaliśmy, i sam zespół, i sztab trenerski, i kibice. Ale patrząc na przebieg tego meczu, to pierwsza rzecz, która rodzi się w mojej głowie, to jest szkoda niewykorzystanych szans. Przede wszystkim tu mówię o końcówkach. Trzeci set prowadzimy z przodu, 19-17, mamy piłkę na kontrę. Prosty błąd techniczny zawodnika i gubimy gdzieś to wszystko. Także bardzo żałuję tej straconej szansy, bo naprawdę dzisiaj była szansa pograć z Zawierciem trochę dłużej niż tylko trzy sety. Ten mecz też wyglądał naprawdę dobrze. To, co powiedziałem, tylko te pojedyncze piłki, błędy, które nazywałem głupimi. I wynik mógłby też być kompletnie inaczej. I jeden, drugi set mogliśmy się porwać i powalczyć tu o 3 punkty. Ale nie było tak, więc jestem pozytywny, myślę jakby na następny mecz, bo mimo że gramy z Jastrzębiem, to widzę, że nasza gra po prostu zaczyna znowu błyszczeć. Zespół mamy zbudowany, że ten zespół będzie się bił i zrealizuje cel, czyli te 9-11. A pokazał ten zespół, że potrafi grać na dobrym poziomie i ja głęboko wierzę, że jeszcze przed nami wiele dobrych spotkań, dobrych emocji. I mam nadzieję, że tak z rozmów, to może nie nadzieja, ja głęboko w to wierzę, że z rozmów z zawodnikami, ze sztabem jednak jesteśmy ukierunkowani, żeby iść do góry, tak? Żebyśmy czujemy, że możemy to zrobić. Ta gra już coraz lepiej nasza zaczyna wyglądać, także ja głęboko, może nie mocno patrzę w górę, ale wierzę, że ten zespół może grać jeszcze lepiej i możemy naprawdę jakąś niespodziankę sprawić. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.